Cześć, to znowu ja. Tematem tego odcinka są chmury, ale nie takie chmury jak tutaj widać, lecz zupełnie inne. To tutaj to świeżuteńkie nagranie ze słynnego balkonu u moich rodziców. I zobaczcie, jak tutaj też chmury płyną, jedne w jedną stronę, drugie w drugą stronę. Pojawiają się znikąd, niektóre znikają. I tak dalej. Pamiętacie ten film? Zajmowaliśmy się tam podświetleniem krawędzi chmury, ale pewnej szczególnej chmury. Zaraz przyjrzymy się temu wszystkiemu dokładnie i będę miał do Was pytanie, bo potrzebuję Waszej pomocy. Pamiętacie to nagranie? Przyjrzyjcie się tej chmurze, jak ona wygląda i miejcie w pamięci to podświetlenie na tym krótkim odcinku tej chmury, tego obrzeża. Zauważcie, jak wygląda ta chmura, bo tylko takie chmury będą tutaj w tym filmie. Dlaczego to podświetlenie krawędzi jest takie małe, to też pewnie pamiętacie, tak? Bo słońce świeci jak latarka, taką wąską wiązką. Bardzo łatwo jest to zmodelować, robiliśmy to, też na pewno pamiętacie. Za chwilę zobaczymy też podobne nagranie z takim krótkim podświetleniem krawędzi chmury, ale nie to jest najważniejsze. Najbardziej zależy mi na tym, żebyście się przyjrzeli chmurom, które występują na tych kolejnych nagraniach i tym poprzednim. Zobaczcie tutaj ta chmura, tak? Jaki ona ma regularną krawędź, taką prostą? Jaka jest wąska? Takie chmury występują stosunkowo często i tu u nas na kanale mamy także kilka przykładów takich chmur. Ja zaraz Wam pokażę jeszcze kilka. Przyglądajcie się tym chmurom i pomyślcie o nich, bo będę miał w związku z tymi chmurami pytanie do Was na końcu. Tutaj mamy już podświetlenie te krawędzi, tak, na niewielkiej długości tej chmury. Słońce zaraz wzejdzie. Patrzcie na tą chmurę, jak ona wygląda, jaka jest śmieszna. Jeszcze momencik tutaj z tym. Słońce wystawi głowę i zaraz przejdziemy do kolejnej chmury. Widzicie? Podświetlenie krawędzi na niewielkim tylko w odcinku tejże chmury. Coraz więcej światła tam się robi i słońce wylazło. Ok. Przechodzimy do kolejnego przykładu, do kolejnej chmury. Spójrzcie, jak wygląda ta chmura. Tak? Jakże podobna do tej przed chwilą i do tej jeszcze poprzedniej. Tutaj jeszcze inna chmura, kolejny przykład. Też bardzo podobna, wąska chmura i taka równa. Tu kolejny przykład. Jeszcze jedna chmura. Tak. Też bardzo wąska. Ta jest nieco bardziej postrzępiona na krawędzi, nie jest taka regularna, ale też jest wąska, tak? I kolejny przykład, chmury. To jest nagranie świeżutkie, sprzed kilku dni dosłownie. Zanim słońce wzeszło, to było takie malutkie, lokalne światełko tam. I już zaraz Wam pokażę, jak ta chmura wygląda z bliska. Może nie widać jej zbyt wspaniale, tak? Ale możemy zauważyć, że tak samo jak te poprzednie jest niezwykle regularna i długa, rozciąga się nad ziemią w prawo i w lewo. Tak? I teraz, moi drodzy, pytanie jest takie i jeżeli będziecie tacy mili, to napiszcie w komentarzach. Otóż, powiedzcie mi, ile razy w swoim życiu widzieliście podobne chmury nad swoją głową. Pomyślcie o tym, bo ja gapię się w niebo od 6 lat
i nigdy czegoś takiego nad moją głową nie widziałem. Gdybym zobaczył, to z pewnością bym to udokumentował, bo zawsze miałem kamerę przy sobie albo telefon. Nigdy nie zapominajcie o tym, że tam na horyzoncie mieszkają zawsze jacyś ludzie, tak? W naszych terenach europejskich zaludnionych. Zawsze tam są, mieszkają jacyś ludzie. Tak więc, kochani moi, pomyślcie o tym, ile razy w swoim życiu widzieliście tak śmieszne chmury nad swoimi głowami. Ok? Będę bardzo wdzięczny. Napiszcie, co o tym myślicie. Dla mnie jest to niezwykle ciekawa sprawa i zadziwiająca, bo widuję takie chmury stosunkowo często, tylko i wyłącznie nad horyzontem, nigdy blisko mnie. Przedziwne zjawisko. To koniec tych śmiesznych chmur. Kurczę, zobaczcie, jaki miałem jeden ranek. Mgła, że oko wykol i kompletnie nic nie widziałem. No nie, słoneczko zamglone widziałem. I to jest niezła okazja w sumie, żebyśmy poruszyli pewien problem po raz kolejny, bo już się nad nim zastanawialiśmy, ale bądźcie tacy mili i spróbujcie to sobie uzmysłowić, o ile da mi się to klarownie Wam wytłumaczyć. Mamy tu słońce i mamy mgłę. Słońce jest już dosyć wysoko nad ziemią i no trudno jest powiedzieć, ile mamy tej mgły, tak? Czy to są kilometry, czy dziesiątki kilometrów? Trudno powiedzieć. Zwróćcie uwagę na obszary zaznaczone tymi strzałkami. Tak? Tam na górze słońce prześwieca tą mgłę bardziej, tutaj, gdzie niebieska strzałka mniej i tam, gdzie czerwona strzałka najmniej, tam jest najbardziej przesłonięte. Czyli mieliśmy mgłę. Ile kilometrów tej mgły? Trudno powiedzieć, ale wystarczająco, żeby przysłonić słońce i zabić jego blask. Podobno do słońca jest bardzo daleko, tak? I patrzymy na nie przez setki kilometrów atmosfery. No więc pomyślcie, gdzie jest ta granica, gdzie jest ten moment? Skoro parę kilometrów mgły wystarczy, żeby zabić blask słońca, to jak to światło słoneczne radzi sobie z setkami kilometrów atmosfery, która przecież nie jest krystalicznym szkłem, jak wiemy, tak? Widzialność, zwłaszcza nad horyzontem, jest drastycznie ograniczona. Nie wiem, czy rozumiecie, co ja chcę Wam powiedzieć, bo trudno jest to wytłumaczyć. Zaraz kończymy. I tak, proszę Państwa, chcecie zobaczyć skaczącą wiewiórkę z drzewa na drzewo? Bo przez tą mgłę nic nie widziałem. Eno wiewiórkę. Uwaga. Ups. Kurde, źle miałem ustawiony aparat. Nie złapałem tej dolnej gałęzi. Grzyba ani jednego. Niestety u nas. I to już koniec. Dziękuję serdecznie. Piszcie w komentarzach, co u Was słychać, bo dawno Was nie było. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia pod spodem.